tym roku realizujemy bardzo duży projekt związany z zagospodarowaniem nabrzeża przy Stawie Młyńskim. To jest taki Legoland dla dzieci. Myślę, że to będzie ogromny atut dla Łobrzenicy, chyba jeden z najfajniejszych placów zabaw dla dzieci i wypoczynku dla młodzieży, osób dorosłych. Zastosowano tam również nowatorskie rozwiązania związane z OZE, jest fotowoltaika. W ramach przedsięwzięcia powstanie strefa aktywności dla dzieci. Najmłodsi będą mogli korzystać z kilkudziesięciu atrakcji, m.in. z jeżdżalni oraz zamku. Ustawione zostaną również inteligentne ławki z funkcją ładowania telefonów, a całość oświetlą ekologiczne LED-owe lampy. Całkowity koszt projektu to 1 000 000 zł. 500 tysięcy pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Drugą część dołożyła gmina.